Czyli pomnik co usunąć? Generała Ziętka. Ziętka, tak? A ten naprawdę zasłużył coś błyskawiące. No. Tu jeden z nielicznych. A co będzie, jak on po prostu zasłużył się, żeby go nie usunąć? Zasłużył się swoimi czynami, po to się stawia pomnik. No. I co to będzie? Jeżeli on wcale się nie zasłużył, żeby go usunąć? No, no, no. No. No więc właśnie. To nie jakoś jest. O, wleźcie. Początko zmądrzało i z gołymi nogami. No bo jest lato, 30 stopni, to nie są żarty. To już naprawdę to się czuje. A jutro będzie 31. Tak. Moje mieszkanie. No. 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 To więc proszę ciebie, ja tu wychodzę i to kurczątko otworzyło temu dziecku. No, więc właśnie, jak to było? Drzwi, a to po prostu powiedziało to dziecko, coś tam ta matka zleciała, tu biegła za nami, wiesz, i zaczęło go palcem dźgać. Ale jak można dziecko niepełnosprawne dźgać palcem? To przecież dziaduwa katolicka nie rozumie, że to dziecko jest mniej winne niż jej własne. No ale czego ona chciała? Nic nie chciała, żeby ten nie zaczepiał kogokolwiek. No, przecież on nikogo nie zaczepia. Nie zaczepia, ale mówi dzień dobry, otwiera drzwi, wiesz. Ale żebraczka Moherowa, dziaduwa Moherowa nie życzy sobie, żeby ludzie byli mili, żeby byli życzliwi. To jest chamka z jakiejś najgorszej wsi. No chamka ze wsi. To widać, że z prowincji aż, wiesz. Także jak jutro pójdziesz do dzielnicowego, to który to jest siódmy komisariat? Przepraszam bardzo, konkretnie trzeba. Który to jest siódmy komisariat? Gdzie? Zgłosimy to. To trzeba zgłosić. Jeden zgłoszę. Lidka, jeden skutku. To nie, jeden to jakby skutku. Nie daj Boże. Bo ona pójdzie, będzie dziadzianowała tam, wiesz. Spokojnie. Noza, spokojnie, ja to zgłoszę. Lidka nic nie ma do gadania. A jeszcze włącz się tu. A jeszcze jej mąż wyskoczy i ona jego dźga palcem. A ja na nią krzyczę, dziaduwo, wąt stąd. Dziaduwo Moherowa, Saska 40, no ale więc, no i ona odstąpiła na hasło dziaduwo Moherowa. A co, chciała przejść szybciej? Nie, ona chciała mu dać zrozumienie, żeby nie zaczepiał ludzi, ale trzy osoby widziały, że on otwierał drzwi, był życzliwy, ale widocznie dziady katolickie nie lubią życzliwych ludzi, którzy otwierają drzwi, są, wiesz, usłużni, są mili, sympatyczni, nie lubią, bo różańce lubią, no. Wiesz, nieadekwatnie do sytuacji, no przecież. A kto pobił Janka Maćka Witka? Ktoś tu wchodzi? Ktoś tu wchodzi? Drzwi dostawiłeś. No i nie. Mustaw otwarte drzwi otworzył. I za to zapomnieć. Dawaj. To ona tam to wchodzi. Ale ja mówię, że to ona. Ale tu wiesz, to dyskusja była światopoglądowa. No, na to sąsiadka. No bo to drzwi zostawiłeś na dole. Trzeba krzyczeć. Ale jak krzyczeć? Czy ona nie wie o co chodzi, ale nie zdjęła. Dawaj ten. Dostawiłeś. Nie są nasze domy. To nie są do domu, dziadu. Ale dostawiłeś na dole otwarte drzwi. No. To jak na dole otwarte, się zamykają pod wpływem ciężaru. No mam taki magnes. Posłuchajcie, nie mogą być otwarte. Posłuchajcie, nie ma pączków, ale z blaszki nawet nie były w tym, pojemniku jest. Tak? Coś naprawdę, które? No do środka wszystko. Z serem, gdzie poszło, z serem. Może na spodzie, a tu jest taka była. O, no. Ja też chcę taką na pączkę. Dla Jasi, na jutro bym chciała. Nie ma pączkę. O, taką. Proszę cię, kurczaczku. Coś takiego, zupełnie inaczej smakuje. No. No. Masz kurczaczkę. Udało to się. Sobie. Tak? Tylko. Ja wiem, że to... No to już można jechać, ani jedny nie można przywieźć. To no. To trzeba chwycić we właściwym momencie? Czy musi być ten facet, ten znajomy? No i to, i to. No. Ten jeden. Czyli ani wcześniej, ani później. Ten jeden z dobrym sercem, ale teraz to mi wierszyk napiszesz i karteczkę z podziękowaniem dla niego, bo inaczej to się mogę nie mogę serduszko jeszcze tego. No. Jako prezesowa. Bo nie jest spraw. No dobra, taką jedną kochałkę, tylko ale, nam... A ty to załatw. Tylko nam brakuje, wiecie, tego masełka. A przyniosła się... Wtedy chora jesteś? A, to już... Pałę przegięła. No. Oj, dzięki ci Boże. No, ale świetne są te. Świetne, te kruszanka na górze. Mówię wam, że pączki to do Grecji wyjdziemy. Nie tam dupa z pączkami. Ja nie znoszę pączków. A jakie to są fajne? Z serem? Z serem? Ze serem?
mąż z może ze strem są, ale kopać. Nad nie, wiesz? Tak, o, może taka jest jednodobna. A ciebie lubię, ty ją. Dobra. Ja też bym taką. Lidziu. No ty to możesz inną, ty musisz taką samą. Zrobiłam to dla ciebie. Szkuźba wyrwała mnie. Wiesz, my mieliśmy dzisiaj iść w jedno miejsce, nie poszły. Dobra, pieprzysz to. To bawmy się w domu. Nie? To dzień ojca. A, tu mamy święto. Wyszelandio. Życzenia ci składamy z okazji jutrzejszego dnia ojca. Ja jestem matką, ale ty jesteś ojcem. No dobrze, ale może miałeś dobrego ojca. Ale żeby się wcześniej nie umówili, to jest. Ty jesteś ojcem dla kurczaczka. Przypomniałaś, mam ojca wygłoszczy, słyszę, no mam jego mnie. Przypomniałaś, bo ja zapomniałam. A jego matka jest lekcia? Dziękuję, że mi powiedziałaś. No bo 23 jutro to jest dzień ojca. Na czemu SMS-a? Telefon zostawiłem.